No i oczywiście tutaj ja na to Twoje konkretne pytanie odpowiadam. Moi drodzy, ja nazywam się Iwona Turlej, jestem medium. Przede wszystkim pracuję z energią, oczyszczam, odprowadzam duchy, byty, przeprowadzam egzorcyzmy. Wchodzę do nawiedzonych domów w Polsce i nie tylko. Tutaj w naszym kraju jestem takim prowodyrem co do takiej pracy. Jest jej bardzo dużo, jest bardzo dużo zanieczyszczonych domów, brudnych energetycznie i ja nie bojąc się do takowych wchodzę. Jestem tarocistką, również wspieram się numerologią kabalistyczną, więc możecie tutaj korzystać, moi drodzy, z tutaj moich porad podczas tego programu. O czym będziemy mówić też w dniu dzisiejszym? Przede wszystkim o tym, jak pracować z energią, jak się chronić energetycznie. Przy zapowiedzi moich programów mówiłam o tym, że będziemy mówić o duchach. Ja przypomnę tylko jeszcze oczywiście, jak możecie się ze mną kontaktować. Kontaktujecie się poprzez SMS bądź bezpośrednio telefon i wykręcacie numer 708-777-740. Zachęcam, zapraszam do udziału. Jak również do wysyłania SMS-ów pod numer 92 514. W treść wpisujesz swoje imię, datę urodzenia, konkretne pytania. Jeżeli chcesz, by Twój SMS dotarł do mnie tutaj bardzo szybko, no to proszę, byś wykręcił i wysłał go pod numer 73 583. Wtedy ten SMS bezpośrednio tutaj jest na tablecie w pierwszej kolejności, bo jest to SMS priorytetowy. No i oczywiście ja na niego od razu odpowiadam, ale mam już pierwsze SMS-y w dniu dzisiejszym, więc serdecznie witam wszystkich telewidzów, którzy teraz mnie oglądają. No i już odpowiadam pierwszym osobom. Dobrze, i tutaj pani mnie pyta, tylko na wizję, czy sprawa spadkowa pod ciotce Halinie pójdzie po mojej myśli, czy znajdzie się testament cioci? Pyta Aldo, na urodzona 22/4/1962 rok. Pani Aldona ma bardzo silny dzień urodzenia i w ogóle aż dwie czwórki, czyli konkretna, nie odpuści, zasadnicza, dużo pracy przy pani, tak? Dobrze. Silna kobieta, ale tak dużo ziemi. Życie łatwiej by szło tutaj w pani przypadku, tak? Gdyby więcej troszeczkę brała pani na uczucia, na wrażliwość. Co nie mówię oczywiście, że pani jest niewrażliwa, bo jest pani mega tutaj emocjonalna, tylko te emocje jakoś chowa pani do środka, niekoniecznie umie pani je uzewnętrznić. Ale zobaczymy, czy uda się pani... Czy znajdzie się testament po cioci, tak? I czy wszystko pójdzie po pani myśli? Zobaczymy, jak się skończy sprawa spadkowa. Pyta Aldona. No, może się to troszkę ciągnąć, może to trochę trwać. Tutaj mi się pokazuje, że są osoby, które nie odpuszczą tak łatwo. Są w to zaangażowane. Ja bym powiedziała, że tak, że będzie wszystko po pani myśli, tylko teraz tak, będzie trzeba z kimś się podzielić, tak, wiadomo. Natomiast zachować spokój, cierpliwość, wszystko się samo rozwiąże i ułoży i wszystko będzie po pani myśli. Zgłębić się jakby tutaj w tradycję, tak, w tradycjonalizm, jeżeli chodzi o rodzinę, tak, porozumieć się, porozmawiać, dociec, gdzie ewentualnie mógłby być ten testament, bo go znajdziecie. Serdecznie panią pozdrawiam i dziękuję. I przechodzę do kolejnego SMS-a. Chciałabym się dowiedzieć, co z moim zdrowiem ogólnie. Czy moja lekarka prowadząca jest dobra, czy ją zmienić? Pyta mnie Agnieszka, datę sobie muszę zobaczyć. 1981 rok, 19 luty, czyli tak, tu mamy dycha, jedyneczka, trójeczka z klucza, 21 oczko, 22, wysoko rozwinięta inteligencja.
tutaj, jeżeli chodzi o ukrytą wartość liczbową w dacie urodzenia, bo pamiętajcie, że ja liczę wszystko, tak? Najważniejsze, pamiętajcie, jest zawsze dzień urodzenia, natomiast imię przede wszystkim, pierwsza samogłoska imienia odpowiada za uwarunkowania zdrowotne, natomiast dopiero później bierzemy pod uwagę naszą drogę życia, tak? Czyli tą wartość liczbową, którą jesteśmy przy zliczaniu całej daty urodzenia. Dobrze, 22, 31, 38, 39, 12, trójeczka, wesoła dziewczyna, utalentowana. Talent manualny jakiś taki w rękach jest. Ja przepraszam, bo muszę sobie poprawić, bo mi tutaj strasznie coś ciągnie. O. Manualnie uzdolniona dziewczyna, niesamowicie. Bardzo ciągnie do ludzi, ludzie ciągną do niej. Ale zobaczymy, co z tym zdrowiem, tak? Czy lekarka prowadząca jest dobra, tak? Co ogólnie ze zdrowiem, czy zmienić lekarza? Czy zmienić lekarza? Zmienić lekarza, bym powiedziała. Tak. Pani Agnieszko, proszę zmienić lekarza. Tutaj ewidentnie mi karty pokazały, żeby go zmienić. Natomiast ogólnie zdrówko, tak? Jest pani silną kobietą przede wszystkim tutaj. Ja bym się tak zbytnio... Bo tak, pewne rzeczy, które się pojawiają w pani życiu, one miną, tak? One miną. Natomiast... Także tutaj da sobie pani ze wszystkim radę. Dobrze, i ja tutaj zobaczę następne SMS-y. O. I. Mam SMS-a tutaj. Tak jak mi pani wywróżyła w poprzednim miesiącu, mąż wrócił. Czy już nic się nie wydarzy i będziemy razem? Anka, 12 maj. 12 maj 1986 rok i Rafał, 31.03.1983 rok. Cieszę się, że się sprawdziło, że się potwierdziło. Natomiast już sprawdzimy, tak? Czyli tak, mąż wrócił, ale nie ma wow. Nie ma wow. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy. Przypominam, że cały czas telefon jest czynny tutaj do studia, bezpośrednio wykręcając numer telefonu, który jest dzisiaj, przy którym jestem dzisiaj dostępna. Łączysz się bezpośrednio ze mną. No rzeczywiście nie ma wow. Jest takie wieczne, wieczne wyczekiwanie. Jest takie wieczne, wieczne wyczekiwanie. Natomiast, znaczy tak, małżeństwo trwa, tak? Jedno tutaj u was patrzy na drugie. Natomiast dobrze by było, żeby któreś z was przełamało te lody. Widziałeś? I proszę tam o podpis. Nie oglądać się jeden na drugiego, po prostu działać. Jeżeli jest uczucie, jeżeli pani coś czuje, tak? Jeżeli tutaj generalnie można coś zrobić, no to tak raczej ja bym powiedziała, że on tutaj ciężko mu będzie cokolwiek wykrzesać, nie? Pani jest oczekująca, pani patrzy na niego. No tutaj wiadomo, na pierwszy plan wybiła się namiętność, seksualność i tak dalej. Natomiast no, jakby to powiedzieć, emocje opadły, no i co teraz, tak? I co teraz?
No ciężko, to będą takie, wie pani co, targanie emocji, powroty do siebie, tak, targania serduszka. Przede wszystkim, wy musicie porozmawiać. Was uratuje jedynie i wyłącznie spokój tutaj, jeżeli chodzi o wasz związek i o wasze tutaj małżeństwo. Dziękuję bardzo za tego SMS-a. Natomiast przechodzę do kolejnego SMS-a. Już go sobie przeczytam. Dobrze. Witam Krzysztof, 11 czerwiec 83. 11.06.1983. Czego mogą spodziewać się miłości? Kiedy zakocham się z wzajemnością? Pozdrawiam. Krzysztof. Krzysztof. Ósemka z klucza. 17, 18. 18. 27, 27, 35, 38, 11, dwójeczka. Wie pan co, z legalizacją u pana to będzie trudno, tak? Z tego względu, że bardziej jest pan dla świata niż dla ludzi, tak? Tutaj takie uspołecznienie się pokazuje. Natomiast tak, przyciąga pan partnerki, które niejednokrotnie mogą pana wykorzystywać, tak? Które niejednokrotnie mogą sprawiać wrażenie takich, którym wiecznie trzeba pomagać, wiecznie trzeba coś komuś. Nałogowe rzeczy mi się też tutaj pokazują, tak? Więc trzeba by na to uważać. Ale dobrze, panie Krzysztofie, ja już odpowiadam na pana pytanie. Czego się pan może spodziewać miłości i kiedy się pan zakocha ze wzajemnością? Często czuje się pan odrzucony, bo to ma pan do przetrenowania, do przećwiczenia i przerobienia na to wcielenie, czyli zawalczenie o siebie, tak? Czyli zawalczenie. Trafia pan na kobiety, które jakby bardziej są zainteresowane pana tym, co pan posiada, tym, co pan może, tym, co pan załatwi, tak? Natomiast nie do końca tutaj panem. Bardziej takie wykalkulowane są te znajomości, z wyrachowania. Ciężko pod górę tutaj jest. No pan się stara, komplementuje, naprawdę, serce pan oddaje, ale to niestety wszystko wychodzi jakby tutaj troszeczkę, bym powiedziała, na odwrót. Kiedy to będzie? Wie pan co, jak przyjdzie ta kobieta, bardzo pan jest poraniony, bardzo pan jest poraniony tutaj. Wie pan co, to nie będzie wcześniej, jak ta kobieta się pojawi, niż od teraz do pół roku. I przede wszystkim tutaj będzie pan musiał zwrócić uwagę na to, że to będzie też w jakiś sposób partnerka karmiczna. Karma jest trudna, tak? Karma jest trudna i przede wszystkim to się zawsze łączy z tęsknotą za drugą osobą. Dobrze, przechodzę do kolejnego SMS-a i już tutaj. Mam anonim. Powracam, Wiesława, 29 czerwiec. Dobrze, pani Wiesiu, ja już zobaczę. 29 czerwiec, 1955 rok, tak. 11, 6, 17, 8 również z klucza. Mam kłopoty finansowe. Kiedy mi się skończą? Proszę o oczyszczenie. Dziękuję. Dobrze, pani Wiesiu, to ja tutaj z panią dopisuję do swojej kartki. Tak, tajemniczej. Okej. Okay. Pani Wiesia, 29 czerwiec, 1955 rok. Wiesława, oczyszczenie, ok. Powiecie oczywiście, że ja głównie pracuję, kochani, z energią, głównie pracuję jako medium, więc możecie również prosić mnie o oczyszczenie, o doenergetyzowanie.
jak najbardziej. Również po to możecie pisać, dzwonić, no i jak najbardziej tutaj do mnie ze mną się kontaktować. Pani Wiesiu, już patrzymy, bo tak się właśnie zastanawiam, kiedy, czyli tak dokładnie musimy zapytać, nie? Kiedy dokładnie się te skończą? Ja myślę, wie Pani co, że Pani Wiesiu, zimą tego roku jakby zacznie się Pani odcinać od pewnych takich energii, tak? Natomiast przyjdzie takie jakby cięcie, ostre cięcie, jeżeli chodzi o sprawy takie negatywne, które Pani przeszkadzają, które Pani ciążą. Od marca będzie Pani dużo, dużo lżej. Końcówka lutego, od marca przyszłego roku już powinno być naprawdę tak w miarę stabilnie. Dziękuję serdecznie za tego SMS-a i oczywiście przechodzę do kolejnych. Przypominam, że cały czas możecie do mnie dzwonić tutaj do studia. Ja jestem teraz dla Was dostępna pod numerem telefonu 708-777-740. Czekam na Wasze pytania. O co pytać tarota? O co pytać tarocistkę numerologa? No przede wszystkim tutaj podając mi swoją datę urodzenia, pamiętaj, że wtedy dajesz mi możliwość czytania Cię jak książki. W dacie urodzenia zawarte jest wszystko. Wszystkie wibracje, wszystko co przyniosłeś, przyniosłaś tutaj na ten świat w karmie. Co masz do przerobienia, tak? Na co musisz w życiu uważać? Jak jesteś odbierana czy odbierany przez otoczenie? Potencjalnie co może Ci szkodzić, a co jakby wywinduje Cię i Twoją osobę do pracy, do miłości, do finansów, w jaki sposób zwracać uwagę na swoje zdrowie. Uwarunkowania zdrowotne również są zapisane w dacie urodzenia, więc to też jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o karty, możesz zadawać pytania, no takie, które są dla Ciebie bardzo ważne, tak, na dzień dzisiejszy, czyli możesz pytać o przyszłość związku, o miłość, o pracę, o zdrowie, o to, czy uda się wyjazd, czy i kiedy będzie ten partner docelowy w Twoim życiu. Jak najbardziej tutaj zachęcam do udziału w programie i do telefonowania pod numerem 708-777-740. Przechodzę do kolejnego SMS-a, ale jeszcze zanim przypominam oczywiście o tym, że tutaj cały czas możecie dzwonić do moich koleżanek i kolegów, którzy są widoczni tutaj z boku ekranu. No i jak najbardziej oni teraz w zaciszu swoich domów są do dyspozycji, no i odbierają telefony. Również są gotowi odpowiadać na Wasze pytania. Kolejny SMS, którego mam, brzmi tak. Mój brat Józef, 4 lutego, już sobie tylko w tej sprawie. Mój brat Józef, 4 lutego 1952 rok. Tak, jego kobieta Ula, 21 października 1954 rok. Czy oni będą już razem? Co mówi ich numerologia? Ok, 6 z klucza, 21, 3, 4. Ona jej trzyma go w ryzach. Ona jest taka konkretna babeczka tutaj. Bardzo wesoła, rezolutna. Zaraz wrócę do SMS-a, ale mam telefon. Halo? Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Turle Iwona z tej strony. W czym mogę pomóc? Z tej strony Teresa Rozona, 3.10.56. Chciałam się dowiedzieć, czy będzie mi przyznana emerytura. Dobrze, dobrze. A kiedy pani staje na komisję? Znaczy się, ja papiery złożyłam i czekam na decyzję. Dobrze, dobrze. Dobrze. Pani Teresa. Troszkę pani walczy o tą emeryturę. Tak. No, tu mi się walka pokazuje taka, ale że pani nie odpuszcza i bardzo dobrze. Tu też mężczyzna jakiś mi się pokazuje, który panią namawia jakby do tego. Nie pozwala pani się poddać.
Ale bardzo dobrze. Tak, dostanie pani. To tak? Będzie szybko i to będzie dobra wiadomość. I to będzie dobra wiadomość propozycji finansowej. No, poważnie mówię. A jeszcze chciałam spytać, tak? Czy ja poznam w tym roku, żeby się z kimś zaprzyjaźnić? Chodzi mi o kobietę. Przyjaciółkę po prostu, prawda? Tak. Tak, no, pani by się przydała przyjaciółka taka od serca. Taka szczera kobieta, fajna, z którą by mogła pani porozmawiać. Tak, tak, ale ona ma męża, ta kobieta ma męża, blondynka. Znaczy taki jasny typ urody, jak najbardziej. Tutaj związana jest albo z leczeniem, albo z upiększaniem tutaj urody. No, na tej zasadzie. Także serdecznie panią pozdrawiam i dziękuję za tego SMS-a. Dobrze. I kontynuuję teraz tutaj odpowiedź dla pani, która pyta o brata, tak? Czy już będą razem? Ula z Józefem. Ula z Józefem, czy będą razem? Zobaczymy, jak się ta ich relacja potoczy. Wie pani co? Pokazuje mi się, że tam bardzo dużo osób szkodzi. Że bardzo dużo osób się wtrąca. Jakby energia jest taka rozproszenia ruchu, jakiejś nieuczciwości, jakiegoś zakłamania, jakiegoś takiego niedomówienia. Jakby ktoś chciał, zachodził w ogóle ich i tutaj szerzył jakieś nieszczere plotki, tak? Zaogniona jakaś sytuacja mi się pokazuje. Jakiś fałsz, po prostu jakiś fałsz. Ktoś, kto zachodzi od tyłu jak złodziej, tak? Tworzy plotki, ale pamiętajmy, że to są zawsze tylko i wyłącznie słabi ludzie. To są ludzie, którzy nie mają żadnych aspiracji, którzy nie mają możliwości i predyspozycji do tego, żeby być człowiekiem tak naprawdę, żeby być sobą w tym życiu, w tym wcieleniu. Mają do przerobienia różnego rodzaju problemowe rzeczy, natręstwa i często są to osoby samotne, samotne na sercu, takie, które zazdroszczą innym przede wszystkim miłości, uczucia i tworzą niestworzone historie tylko po to, żeby zaspokoić swoje ego. Dlatego tutaj proszę się nie przejmować absolutnie. Oni powinni patrzeć siebie przede wszystkim, nie osądzać tutaj. Nikt nikogo nie powinien nigdy osądzać, ani się wtrącać w cudze życie. Pamiętajmy, kiedyś przeczytałam taką bardzo mądrą rzecz. No wiadomo, oczywiście tam na Facebooku każdy go ma, że plotki, pomówienia, jakieś takie niestosowne rzeczy tworzą ludzie, którzy są chorzy z zazdrości, tak, o to, że komuś się lepiej powodzi, że komuś jest lepiej, że ktoś jest ładniejszy. Natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba się cieszyć. Jeżeli ktoś o nas mówi źle, tak, my mówmy o tej osobie dobrze albo nie mówmy wcale nic. Wtedy jakby prawda sama się obroni. No i tak jest właśnie w większości przypadków. Sama również doświadczyłam wielu takich przypadków. No i mogę powiedzieć 100%. Także prawda się zawsze obroni. Mam kolejny telefon. Halo? Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Turle Iwona z tej strony. Józefa. Chciałam się dowiedzieć o syna Łukasza. Tak. Urodzony jest 30.03.84 rok. Czy on w końcu się ożeni, czy znajdzie jakąś drugą połowę dobrą? Czy ktoś ruszy? A niech mi pani powie, on ma jakieś nałogi? To znaczy, jakie nałogi ma? No, lubi sobie wypić, ale tak raz w tygodniu, jak tam gdzieś. Okej, okay, w porządku. Czyli wiadomo, no wszystko jest dla ludzi, tak? Chłopak jest młody i w ogóle. Pewnie. Wyjdzie, to już tak lubi, no raz w tygodniu. Tak, bo no. Ma taką tendencję, bo ma tutaj wpisane, dlatego też zapytałam. Wrażliwy chłopak, bardzo emocjonalny. Bardzo. Przeraźliwie tutaj. Wie pani co? On ma coś takiego wpisane przy pierwszych wartościach liczbowych, jak ofiarność Chrystusowa. Czyli to jest coś takiego, że on jest w stanie, jeżeli ktoś go, że tak powiem, na coś namówi, czy zbałamuci i tak dalej, on jest w stanie wziąć na siebie krzyż, tak, tej osoby, problemy, jakieś takie rzeczy i nieść, tak, i będzie to przeżywał, chciał rozwiązać problemy i tak dalej, a to nie tędy droga, tak, bo on ma swoją drogę do przejścia, nie żeby szedł cudzą.
33. Bardzo silny ma dzień urodzenia. Jego dzień urodzenia powoduje to, że ma predyspozycje takie ezoteryczne, mistyczne. Chłopak powinien uważać na swoje myśli. Przede wszystkim. Często może być wykorzystany i tak dalej. Ale zobaczymy, tak? Czy... wykorzystywany od wszystkich. Tak. Już leci z pomocą. Jemu jest obiecany. Wie pani co, on nie ma czegoś takiego jak racjonalizm, nie potrafi nabrać dystansu do ludzi, on nie widzi różnicy, czy ktoś go kłamie, czy ktoś go nie kłamie. On po prostu sam ma załączony taki tryb ofiarności, pomocy, takiej drogi chrystusowej, tak? Czyli wiadomo, jesteśmy po to, żeby służyć, tak? Ale tutaj właśnie no nie tędy droga, bo chłopak traci czas. Czy on się ożeni? Wie pani co? Jest tu przy nim jakaś taka energia i namiętności, i kobiecości, ale ja bym tutaj powiedziała, on nie ma jakichś problemów prawnych? Nie ma żadnych takich? Nie ma. Dobrze. Teraz miał taki problem, że mu samochód rozbili, ale to nie jest problem. No to dobrze, to widocznie to mi się pokazało. Okej. Wie pani co, on bardzo by chciał uczuć kobiety takiej na życie, ale on się boi. On się boi uczuć, że zostanie zraniony tak naprawdę. I tutaj troszkę się przyblokował, jeżeli o to chodzi. Natomiast... no lubi wychodzić, lubi imprezy, w ogóle on jest lubiany w towarzystwie. I tak jak mi wychodziło wcześniej, przy nim taka jeszcze samotność będzie przez około pół roku czasu, natomiast po pół roku czasu tutaj kroi mu się taka ta prawdziwa miłość. Uczucie takie, na które człowiek czeka niejednokrotnie całe życie, więc ta partnerka przyjdzie pół roku, to mamy tak, liczmy grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, na wiosnę, po kwietniu 2018 roku, będzie w takiej relacji, bym powiedziała, już związkowej, stałej. Okej. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Przypominam, moi drodzy, o tym, że cały czas tutaj jestem pod telefonem. Widzicie, zresztą bardzo łatwo się do studia dodzwonić. SMS-y również wysyłacie bezpośrednio tutaj do mnie. Ja je odczytuję. Przypominam oczywiście, że... Dobrze. Przechodzę do kolejnego SMS-a, bo nie chcę tutaj się zbytnio rozgadać z tego względu, że chciałabym wszystkim Państwu odpowiedzieć na Wasze pytania. Dobrze. Pani Ewa, 26 luty 1961 rok. Co myśli o mnie Ludwik? 20 marzec 1961 rok. Co mówią karty o nas w przyszłości? Będziemy razem i kiedy to będzie? Dobrze, kochana. Pani Ewuniu, to ja już tutaj zobaczę. Ewa, ale po telefonie. Halo, dzień dobry. No, coś mnie rozłączyło, Józefa. Tak. Dzień dobry, ponownie witam pani Józefo. Tak jak mówię, tutaj karty pokazały i ja też tak to odbieram i tak to czuję, że od teraz do pół roku czasu, czyli gdzieś tak po marcu, w kwietniu przyszłego roku, pokazuje mi się, że tutaj Łukasz będzie w takiej stałej relacji, czyli pozna dziewczynę na życie, tak, która w jakiś sposób wpłynie bardzo pozytywnie na to, jakim on potem będzie człowiekiem, tak. Trafi na kogoś, kto jakby też będzie tutaj sercem do niego ukierunkowany i rzeczywiście może to być dla niego kobieta docelowa. Chciałam zapytać o mnie. Tak? 13.9.51. Mam do wykończenia dom. Czy ja ten dom wykończę, czy się się pokuda, bo coś tam nie da. Idzie pod górę, co? Jak krew z nosa. W ogóle, jak stanęło, tak nie ma skończyć, nie ma jakiejś... Przestój. Jakaś blokada. Jakaś blokada. No, rzeczywiście. Niby wszystko ładnie, pięknie. Mi się zapowiadało, miało być. A tu tak jakoś nagle jakby piorun szczelił i wszystko się zatrzymało. No. W moich miejscach nic nie ma, nie ma skończyć. Jakaś wygrana tam gdzieś będzie. Zaraz zobaczymy, pani Józefo. To znaczy, powiem pani tak.
Ten przestój też jest po coś. Tutaj ewidentnie mi się pokazuje. Trzeba będzie troszkę poczekać. Trzeba będzie troszkę poczekać. Tutaj tak mi się pokazuje, jakby były jakieś rozmowy na płaszczyźnie rodziny i w jaki sposób ktoś chciał zainwestować. Czy były już takie rozmowy? Nie, bo oni by to chcieli kupić, ale nie wyrwać, a ja raczej... Aha. No, dokładnie. Dobrze. To wie Pani co, troszkę cierpliwości, bo jak Pani jakby odpuści trochę tą energię, ja myślę, że to się wszystko ruszy. To się wszystko ruszy, no ale wiadomo, nie tak od razu. Tu mi się pokazuje, że na pewne rzeczy trzeba będzie troszkę poczekać. Ale i tak dostanie Pani jakąś propozycję. Ale propozycję właśnie tego, żeby nie sprzedawać, tylko żeby to jakby oporządzić i całkowicie na tip-top wyremontować. No. I tutaj... A zobaczymy. Ja zobaczę tak w dacie, jakie Pani ma predyspozycje. 4-4. Powiem Pani tak. Pani miała szansę i ma szansę w życiu naprawdę na spore pieniążki, ale poprzez pracę własnych rąk, dlatego że ma Pani dużo czwórek. Czwórki to praca, ale powiem Pani tak, 13 z dnia, kto wie, żeby wygrać, no trzeba grać. Ja nie zachęcam absolutnie do hazardu, ale tutaj myślę, że no powinna Pani również takiego szczęścia spróbować, jeżeli Pani tak czuje. Pamiętajcie, że każdy człowiek ma intuicję, tak? Tylko nie każdy ma ją rozwiniętą w sposób, wiadomo, ogólny, ale też w sposób pozytywny. I potrafi z niej działać. Natomiast jeżeli coś Pani podpowiada, żeby iść w jakimś kierunku, coś zrobić, tak, tutaj, nie wiem, w Pani przypadku choćby zagrać, to dlaczego nie? Proszę bardzo. Jeżeli to ma Pani dać radość i szczęście, a nuż widelec, nigdy nic nie wiadomo, tak? Serdecznie Panią pozdrawiam. Dobrze. I teraz tak. Czy mój mąż jest uczciwy? Pyta mnie Zosia. Zosia, urodzona 29 marzec 1960 rok, Zbyszek, 6 czerwiec, 20 czerwiec 1959. Mam telefon, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Turlej Iwona z tej strony, witam serdecznie. Tak, proszę z drugiej strony, 7/4/58 rok. I tak króciutko, co mnie czeka w przyszłości, no, sfera uczuć. Już na starcie, Pani Bożenko, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o relacje i uczucia, to główny podstawowy błąd, jaki Pani robiła do tej pory, to ma Pani już go wpisanego tutaj w kluczu, bo ja jestem biegła z numerologii kabalistycznej, nie tylko pracuję jako medium z energią czy z duchami, ale przede wszystkim wie Pani co, że jak wchodzi Pani w relacje, Pani się zatraca. Pani traci jakby tą swoją werwę, tą ikrę taką kobiecą, przynajmniej w początkowej fazie i jak tak potocznie mówiąc, podkłada się Pani pod faceta. Stara się Pani, żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby było dobrze. Wrażliwość, tak, tutaj bardzo łatwo jest Panią zranić, bardzo łatwo. Słowem, z byle czego może się Pani zrobić przykro, tak, bo Pani wszystko bierze jakby do siebie i to też tutaj trzeba by troszkę nad tym jakby zapanować, dlatego że czasami ktoś coś powie i nawet już zapomni za minutę, a Pani to będzie pamiętać, tak? Dobrze, co tutaj? 11. No, przede wszystkim, no co do przerobienia ma Pani? Relacje z ludźmi. Ja jestem studentką. Tak, ale ja mówię, Pani ma 11 z klucza, bo ja ja wszystko biorę pod uwagę, bo to jest tak, najważniejszy zawsze jest dzień urodzenia, imię, pierwsza samogłoska imienia, bo ona odpowiada za uwarunkowania zdrowotne, za nasze choroby, natomiast i później dopiero droga życia, ta całościowa, nie? Siódemeczka, no to siódemeczki piękne krynice mądrości, tak? To są ludzie, którzy mają bezpośrednio opiekę z góry, łącze z górą, w zależności na jakich wibracjach idą, muszą bardzo dużo przez życie przejść, bardzo dużo, żeby dojść, wznieść się, prawda, do tej duchowości wysoko. Dlatego ja tu wcale bym się nie zdziwiła, gdyby Pani przeszła różnego rodzaju traumy, krzywdy i tutaj wykorzystanie, odrzucenie. Bardzo przykre rzeczy, ewidentnie przykre rzeczy. I to takie, wie Pani co, robienie czegoś dla kogoś prosto z serca i za to zero wdzięczności. To kompletnie, no,
katastrofa. Natomiast tak, siódemeczkę ma Pani z dnia, Pani Bożenko, też również, czyli siódemka z dnia powoduje to, że pewne rzeczy u Pani mogą iść wolno. Ciężko jest Pani mówić o uczuciach, ale w tym przypadku tutaj niebezpieczeństwo jest takie, że bardzo ciężko jest Pani powiedzieć o swoich potrzebach tej drugiej osobie. Jakby nie umie Pani tego wyeksponować i zawsze gdzieś tam macha Pani ręką na takie rzeczy. A wtedy Pani już potrafi się odezwać, czy powiedzieć w takich punktach kulminacyjnych, tak? Kiedy to po prostu człowiek już wybucha, bo ta emocjonalność Pani jest przeogromna, tak? Mnóstwo powietrza Pani ma. Czyli gdzieś tam nie chować do środka, przerabiać te emocje. Jeżeli chce się Pani płakać, to wypłakać, naprawdę. Nie udawać takiej hardej, twardej babki, chociaż Pani tak jest mega mocną kobietą, na tyle, ile Pani przeszła w życiu. Tylko, że wie Pani co, to, że Pani będzie tłumić w środku emocje, czy chować je do środka, będzie powodowało to, że zacznie Pani szwankować zdrowie. I tutaj organy wewnętrzne, tak, żołądek, sprawy neurologiczne, kręgosłup, gdzieś zacznie Pani łamać. Nie bagatelizować żadnych symptomów, nie? Bo to też tutaj jest przy Pani ważne. Połączenie się skończyło, ale tak czy siak, ja myślę tutaj, że sobie Pani świetnie poradzi. No, silnej kobiety tak naprawdę w życiu nie złamie nic, więc Pani Bożenko, brać się z życiem za bary i do przodu. Sięgać po to, czego Pani po prostu pragnie. Mam pilnego SMS-a i już tutaj go sprawdzam. Anonimowo, dobrze, napisała do mnie Pani Agata, imię powiem, bo dlaczego nie. Jak ułożą się relacje z szefem? Okej. Pani też jest taką osobą, która by chciała wiedzieć wszystko, co, jak, gdzie i po co, na co. No tutaj taka spora chęć kontroli też mi się pokazuje, ale to jest taka kontrola, wie Pani co, nie obsesyjna taka, żeby coś gdzieś komuś, tylko po prostu, że Pani musi wiedzieć, tak, jak co ma wyglądać, dlaczego tak, a dlaczego nie tak, jak będzie wyglądała. Pokazuje mi się taki władczy mężczyzna. Może być szorstki, apodyktyczny, rzeczowy, konkretny, wiadomo, na stanowisku, na piedestale. Lubi komplementy, trzeba go wielbić, że tak powiem. Próżny troszeczkę facet. Natomiast jest to facet, który jakby, on nie angażuje się uczuciowo, jeżeli chodzi o sprawy. Jeżeli z kimś pracuje, to pracuje. Nie patrzy na tą osobę w sposób, choćby nie wiadomo, co się działo. Nie popatrzy na tą osobę w sposób inny. Pokazuje mi się, wie Pani co, że tutaj będzie Pani musiała wywalczyć sobie pieniążki. Ale przepraszam bardzo, już zaraz odpowiem. Mam bardzo fajny telefon. Bardzo fajny. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam koleżanko. Witam. Pierwszą damę ezoteryki. Tak. Drodzy Państwo, tutaj Wróżka Sybila, kłaniam się bardzo nisko. Dyżuruję dzisiaj podczas programu, ale także potem między 12 a 21.30. Drodzy Państwo, nie ma sensu w sobie rozwijać niepokoju, zadawać takich pytań bez odpowiedzi. My, Wróżki, ja, koleżanka i wszystkie osoby, koledzy, którzy dyżurują, jesteśmy osobami doświadczonymi, jesteśmy ezoterykami. Serdecznie zapraszam Państwa, abyście skorzystali także z mojego doświadczenia wieloletniego, bo ponad 20-letniego. Także serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, za oknami szaro i buro, ale w Waszych duszach wcale tak nie musi być. Trzeba podejmować decyzje w życiu, żeby życie było radośniejsze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Cię koleżanko, moja miła, piękna i bardzo i udanego programu. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Kochani, dzwońcie do, ja uważam osobiście, najpiękniejszej, z największą klasą tutaj, pierwszej damy, myślę, tutaj świata ezoteryki w Polsce. Rzeczywiście, ja powiem szczerze, wzorowałam się nawet na jednej ze swoich map marzeń dawno, dawno temu, kiedy zaczynałam.
Miałam zdjęcie tutaj naszej kochanej Sybilli. Przeurocza kobieta, bardzo ciepła, bardzo serdeczna, no i ma niesamowite doświadczenie i zaplecze tutaj ezoteryczne, wiedzy, przede wszystkim pracy z ludźmi, tak? My tutaj, że tak powiem, może nie dużo, ale chociaż troszkę młodsza kadra, no mamy tutaj bardzo... że tak powiem, chylimy czoła, że możemy tutaj z nią współpracować i oczywiście, że możemy się od niej też uczyć, bo tak, tutaj. Dlatego zachęcam Państwa do korzystania z jej wiedzy, z jej duszy, z jej serca niesamowitego. Telefon tutaj przypisany jest oczywiście do wróżki Sybilli, więc ona w tej chwili, jak sama Was zaprosiła i powiedziała, że czeka w domu na Państwa telefony. Ja serdecznie polecam, no, sama jestem pod wielkim wrażeniem jej intuicji. A teraz tak, do mnie dzwonicie pod numer 708-777-740. SMS-y możecie wysyłać oczywiście, wpisując swoją datę urodzenia, imię. No i kochani, konkretne pytanie, rzeczowe, konkretne pytanie do Tarota, to pamiętajcie, że jest zawsze konkretna, rzeczowa odpowiedź, tak? Bo to jest bardzo istotne, żeby też tutaj móc w jakiś sposób odpowiedzieć Wam trafnie, tak? Pytania typu, ja wiem, że ktoś pyta, ja proszę ogólnie, no to ogólnie to wiecie, to może się pokazać, no nie wiadomo co, tak, na tej zasadzie. Dobrze, ja chwileczkę, bo tak, trochę techniki, człowiek się gubi, no bardzo mi przykro tutaj, ale zaraz, o. Ja przepraszam, bo mi wszystko zgasło i teraz sobie musiałam to załączyć od nowa, ale no, jesteśmy w programie na żywo, tak, więc tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć i też musicie wziąć pod uwagę, że ja też jestem tylko człowiekiem, no i niekoniecznie muszę się akurat znać na technikach takich tutaj komputerowych, ale udało się. Dobrze, i teraz tak, mam tutaj pilnego SMS-a. Dobrze, po raz kolejny powraca Pani Agatka. Pani Agatko, Pani mnie tym razem pyta, co się wydarzy w sferze uczuć, tak, i pracy. Dobra, Pani Agatko, już patrzymy. Nie mówię daty urodzenia, bo to wiadomo, a imię, wiadomo, takich imion jest bardzo dużo u nas w Polsce, także spokojnie. Znaczy tak, na pewno jest Pani bardzo atrakcyjną kobietą, tak. Pokazuje mi się Pani tutaj jako taka delikatna, subtelna, naprawdę fajna kobieta, ładna. Powiem Pani tak, karty zalecają zachowanie równowagi, tak, nieuzależnianie przede wszystkim tutaj spraw, ja bym powiedziała... Nie łączyć uczuć z pracą, bo tutaj Pani tak ma w przeznaczeniu takie życie na wysokiej stopie, fajny dom, fajny mąż, fajne dzieci, wszystko na tip-top, na wysokim poziomie. Natomiast tak, korzystać z doświadczenia życiowego, z doświadczenia również innych osób, które Pani doradzają, które mówią, które tłumaczą pewne rzeczy, tak, tutaj, no szykuje się jakaś taka impreza, uczucia jak najbardziej, tak, ale bardziej tutaj bym powiedziała z Pani strony, Pani by chciała mieć taki swój dom, ułożyć sobie życie, być szczęśliwą kobietą, no jak każda z nas, tak, tego samego pragnie, natomiast... Ja odradzam w Pani przypadku łączenia pracy zawodowej z uczuciami, dlatego że może się to skończyć dla Pani. No, nie dość przyjemnie, tak? Tutaj mi się tak pokazuje. Także zrobi Pani, co Pani uważa, tak, generalnie, ale przede wszystkim tutaj myślę, że stanowisko pracy powinno mieć Pani odpowiednio zabezpieczone, żeby ruszyć w uczucia, bo dom z przeznaczenia, piękny, cudowny, z dzieciakami jest. Ja bym powiedziała, że tak od teraz do pół roku czasu, tak, pojawi się mężczyzna, myślę tak może nawet więcej, około czerwca przyszłego roku, który zawładnie sercem. To się wydarzy wszystko nagle, tak? Także tutaj na spokojnie, po prostu Pani Agatko, na spokojnie.
Dziękuję serdecznie. I teraz tak, przechodzę do tych SMS-ów tutaj wcześniejszych. Aha, jest. Ewa Ludwik. Czy w przyszłości będziemy razem? Kiedy to będzie? Co karty mówią o nas? Ewa. Bo nie skończyłam. Okej. Łączy Was jak na razie przeszłość i jakieś takie braki w dawaniu, przyjmowaniu. Nie ma równowagi. Jakby między wami brakło równowagi tutaj w dawaniu i braniu. On jest taki melancholijny, ale ogólnie dobry człowiek. Taki serdeczny. Ale może być też taki, wie Pani co, momentami upierdliwy. Czyli w sensie, jak mu coś już nie pasuje, to gdera. Co nie jest fajne. Znaczy powiem szczerze tak, tutaj jakby pewne rzeczy, żeście już coście mieli jakby ze sobą przerobić, to żeście już lekko przerobili, tak. Nastał czas jakiegoś takiego rozliczenia, tak? I albo przerobicie pewne rzeczy, przegadacie, przepracujecie ze sobą, tak? Bo jest takie oddalenie uczuciowe, jest jakieś takie poczucie pustki niesamowite, tak? Tęsknota, ale też taka jakaś mała manipulacja, tak? Chęć zrobienia komuś, a ja ci pokażę, a tutaj ja zachowam się tak i tak, to ty musisz zrobić tak i tak. No nie, to nie jest dobre, tak? Dlatego, że wtedy zamiast kierować się sercem, iść na uczucia, no tworzymy jakieś gierki, tak? Jakieś takie kłamstwa, mówienie czegoś na poczet tego, żeby ktoś był zazdrosny albo zwrócił na nas uwagę. Jest kompletnie bez sensu. To świadczy tylko i wyłącznie o braku dojrzałości. Natomiast tak, no... Facet jest lekko, że tak powiem, odcięty tutaj od Pani, pokazuje mi się w asie mieczy, tak? Albo też jest dla Pani rada, żeby na jakiś czas wystopować, tak? Zająć się sobą i odciąć się, tak? I później nastąpi reaktywacja. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tego SMS-a. Przechodzę do kolejnego. Czy mój mąż jest uczciwy? Pisze do mnie Zosia, 29 marzec. Tak, to miałam odpowiadać. I pyta mnie o Zbyszka. Zgadza się. Tylko właśnie miałam telefon, nie zdążyłam odpowiedzieć, ale już, kochana, odpowiadam. Czy mój mąż jest uczciwy? Czy mąż Zosi jest uczciwy? Co do niej? Zobaczymy, co tam jest za uszami. A może tylko i wyłącznie miłość do Pani. Dobrze. On przechodzi jakąś transformację. Ja wszedł w rolę takiego obserwatora, kogoś, kto oczekuje. Jakby tutaj zastanawia się, co dobre, co niedobre, co robiłem, czego nie robiłem. Znaczy tak, na pewno jest Pani dla niego kobietą nadal atrakcyjną. Taka, która ma dar słowa, dar przekonywania, która jest silną kobietą, tak? Czy on jest uczciwy? No nie do końca tutaj coś mi się pokazuje, ale mi tu się pokazują, powiem Pani, bardziej takie sprawy finansowe przy nim. Ja nie widzę tutaj jakiejś kobiety, ja nie widzę tutaj jakichś spraw takich, wie Pani co, żeby on coś przeciwko Pani. Natomiast ewidentnie coś kręci, coś jest na rzeczy, coś ukrywa. Być może, no nie chcę powiedzieć, że coś ma z jakimś hazardem czy czymś, natomiast no ma coś, co jakby chowa tylko i wyłącznie dla siebie. Tylko i wyłącznie, ale to wyjdzie na jaw, Pani się o tym dowie i to bardzo szybko, ja myślę. W przedziale takim bym powiedziała Pani od teraz, od 2 dni do 4 tygodni, czyli do miesiąca czasu będzie Pani tutaj miała informacje na ten temat, ale na pewno to nie jest inna kobieta. Serdecznie Panią pozdrawiam i przechodzę do następnego SMS-a, którego mam od Ani do pięknej Pani Iwonki. Dziękuję serdecznie. Ja uważam, że wszystkie kobiety są piękne, dlatego że mężczyźni mają różne gusta, prawda? I kobieta jest wiecznie młoda, w zależności od tego, jakie ma poczucie. I teraz tak, Ania, 21
lipca, 79 rok. Kiedy znajdę pracę, w jakiej dziedzinie? Dziękuję. To sobie tej daty muszę zobaczyć. Jakie ma Pani predyspozycje tutaj? 21 lipca 1979. 21 oczko jest jedynka. Najlepsza by była praca taka w zespole z ludźmi, tak, gdzie mogłaby się Pani wykazać, ale też mieć możliwości decydowania, tak? Bo na przykład świetnie Pani wydaje polecenia, świetnie Pani potrafi jakby tutaj zwrócić uwagę innych osób, żeby wykonywały to, co by Pani chciała. 28, 29, 38... 45, 54, dziewiątka. Wysoko rozwinięty humanitaryzm, czyli pomagać. Zawsze dobra rada, zawsze u Ani jest ciepła herbatka albo coś do jedzenia. Tak, jak ktoś o coś Anię poprosi, to ona biegnie i wszystko dla kogoś robi. Musisz się, kochana, troszkę zatrzymać, tak? Bo tutaj Ty też jesteś ważna i Ty też czegoś potrzebujesz, tak? Niekoniecznie tutaj właśnie wdzięczność masz za to, co robisz dla innych ludzi. Dlatego też tutaj popracować troszkę nad asertywnością. Ja bym powiedziała, mogłabyś... Natomiast nie wiem, czy będziesz potrafiła, bo tak jak mówię, wysoko rozwinięty humanitaryzm powoduje to, że rzucamy się w wir wszystkiego, tak? Tego, co może pomóc innym, a dzięki temu nam zrobi bardzo dobrze, na serduszku, na duszy. I tak to wygląda. Ale dobra, zobaczymy. Konkretne pytanie. Kiedy ta praca? Dziewiątka. Chodzić, pytać. Ja myślę, że praca przyjdzie taką pocztą pantoflową. Nie wstydzić się. Nie wstydzić się tutaj przede wszystkim mówić, pytać. I ja bym powiedziała, że... Bo to jest tak, w energii, bo jak Pani wie i oczywiście Państwo też wiecie, głównie pracuję jako medium, tak? I przede wszystkim czytam ludzi z poziomu serca. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że w energii, jak się z nią pracuje, tutaj już nie tylko mówię stricte tam o duchach, o oczyszczaniu, odprowadzaniu, o tym, co robię, natomiast jest tak, jak weźmiemy troszkę, tak, to pociągamy taki łańcuszek, tak? Tak jak w przypadku nie wiem, umawiania się na przykład na randki. Ktoś chce mieć partnera docelowego, tak? Wtedy co powinien robić? No, na pewno nie siedzieć w domu i czekać, aż królewicz jakiś przyjedzie, czy królewna i zapuka do drzwi, bo to się w życiu nie wydarzy, tak? Musimy coś z siebie robić i coś i wychodzić, rozmawiać z ludźmi, nie tylko przez internet, ale przede wszystkim face to face. Tak poznawać ludzi, chodzić gdzieś po mieście do znajomych i uśmiechać się do ludzi, tak? Wtedy gdzieś tam przyciągniemy to, co chcemy. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to zacząć od drobnych kroków. Praca dodatkowa, praca dorywcza, na parę godzin, gdzieś się przemieszać, gdzieś chodzić i wtedy pociągniemy te sznureczki, tak, i dostaniemy to, co byśmy chcieli. Ale zobaczymy, czy konkretnie nam karty powiedzą. To znaczy tak, nie wiem, czy to będzie coś podobne do poprzedniego zajęcia, jakie Pani miała, bo też mi się tak tutaj troszkę pokazuje, natomiast jak najbardziej, fajnie by było, jakby Pani miała możliwość mieć taką swoją własną działalność, bo jest Pani bardzo przedsiębiorczą kobietą. Miałaby tutaj Pani wsparcie od przyjaciół, od rodziny, jeżeli o to chodzi. No i oczywiście tutaj jak najbardziej sukces. Żeby mieć tą pracę, przede wszystkim karta Słońca mówi o tym, że trzeba działać, trzeba energię przerzucić na to, żeby tutaj zadziało się to, czego tak naprawdę chcemy. Praca właściwie jest na już, naprawdę tutaj dla Pani. Więc to, co Pani weźmie, to jakby, jeżeli nie spełni Pani oczekiwań na starcie od razu, to na pewno przyciągnie kolejną pracę, kolejną okazję, która takową będzie. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tego SMS-a i przechodzę do kolejnego. Dobrze. I napisała do mnie Dorotka. 1 maj 1984 rok. Pani Iwonko, jaki zawód powinnam wykonywać? Ej, kochana, już zobaczymy. 6, 1. Humanista, nauczyciel, ktoś, kto przekazuje wiedzę, wykładowca. Sześć, siedem,
16, 24, 28. 2, 8. 10. No, przedsiębiorca, coś na własny rachunek, coś, gdzie trzeba się wykazać, tak? Przede wszystkim tutaj, bo to jest tutaj dla Pani bardzo istotne. Ma Pani posłuch, ma Pani fajne, innowacyjne pomysły, prze Pani do przodu, czyli działanie tutaj powinno być na pierwszy plan. Szukać takiej pracy, na przykład tak, świetny menadżer, świetny przedstawiciel handlowy, tak, tutaj. Baza klientów, no niesamowita mogłaby być, tak, tutaj dla Pani. Więc pod tym kątem coś, co jest w ruchu, coś, co powoduje, że w jakiś sposób zacznie się Pani spełniać, tak, i będzie mogła Pani decydować również o tym, co Pani robi. To jest bardzo istotne tutaj, żeby ta praca miała dla Pani sens. Serdecznie pozdrawiam. Przypominam, moi drodzy, cały czas o tym, że jestem do Was do dyspozycji pod numerem telefonu 708-777-740. Tutaj do mnie dzwonisz, bezpośrednio łączysz się ze mną na wizji. Natomiast jeżeli chcesz wysłać do mnie SMS-a priorytetowego, pilnego, no to wpisujesz treści pilne i dopisujesz swoje pytanie, datę urodzenia, konkretne pytanie, tak? Bo konkretne pytanie to jest zawsze konkretna odpowiedź. Wysyłasz pod numer 92514. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w moim programie. Pamiętajcie, że czas biegnie nieubłaganie szybko. Również tutaj zachęcam wszystkich do korzystania z moich koleżanek i kolegów doradców duchowych, którzy teraz podczas prowadzonego przeze mnie programu no, w zaciszu swoich domów czekają na wasze pytania. Teraz akurat widać tutaj naszą piękną czarodziejkę, piękną wróżkę, damę polskiej ezoteryki. Oczywiście tak uważam. Wróżkę Sybillę, która w domu teraz będzie odpowiadać i odpowiada na Wasze pytania. Więc jeżeli masz pytanie i chcesz z nią porozmawiać i tutaj przede wszystkim może nie każdy jest na tyle odważny, żeby zadzwonić na żywo do studia i usłyszeć swój głos z obawy, że może ktoś też usłyszy, a chcielibyście troszeczkę bardziej takiej intymnej rozmowy, no to jak najbardziej tutaj możecie dzwonić właśnie teraz pod numerem przypisanym tutaj do wróżki Sybilii. Ona czeka u siebie w domu właśnie na Twoje pytanie. Ja natomiast w studiu czekam na te osoby, które chciałyby ze mną porozmawiać i zadać mi pytania odnośnie swojego życia, przyszłości. Być może tutaj bezpośrednio podać datę urodzenia i dzięki temu ja będę mogła przekazać informacje odnośnie Twoich wibracji, Twojej daty urodzenia. W dacie urodzenia zawarte jest wszystko, więc no, jak najbardziej tutaj taka wiedza jest bardzo, bardzo no, bardzo ważna, żeby wiedzieć, co sobą reprezentujemy, co mamy w swojej dacie, czego unikać, co może nas spotkać, co przynieśliśmy tutaj z poprzednich wcieleń, tak? Co mamy do przerobienia w karmie również na to życie. Bardzo, bardzo dużo trafnych informacji, więc czekam na SMS-y, czekam na telefony i pytajcie. Zadzwonić do studia możesz teraz, wykręcając numer 708-777-740. Bezpośrednio łączysz się ze mną tutaj na żywo w studiu. Przypominam o tym, że bardzo szybko biegnie czas antenowy, więc zachęcam do udziału. Dobrze. Natomiast w oczekiwaniu, w moim radosnym oczekiwaniu, że tak powiem, tutaj na Państwa telefony, ja będę odpowiadała dalej na SMS-y, bo nie chciałabym nikogo z Państwa pominąć. Dobrze. I tutaj tak, mamy SMS-a od Pana, tylko że Pan chce anonimowo, na wizji, ale anonimowo. Okej. Okay. Ja powiem imię, dobrze? Pan ma na imię Jarosław i jest pytanie, czy pokona problem z nałogiem i w jakim czasie to nastąpi. I Pan się urodził tutaj, ja sobie zobaczę dokładnie, jak to wygląda. Mm.
lubi imprezy, lubi kobiety, ludzi. To jest takie, wie pani co, bo mi się wydaje, że to pani pyta o tego pana. To jest takie, on się wtedy czuje kimś, tak. No i ciężko będzie z tym walczyć. Ale być może się uda. Okej. Będzie ciężko, że tak powiem. I tutaj, jakby to powiedzieć, on jest stosunkowo naprawdę bardzo młodym człowiekiem. On sam sobie z tym nie radzi. On nie umie załapać po prostu równowagi, tak? Kompletnie umie załapać równowagi. Nie wiem, czy tutaj to mu się załączyło poprzez jakąś niespełnioną miłość, uczucie, ale on ma bardzo dużo tutaj przy sobie miłości od ludzi, od rodziny, tutaj mi się pokazuje. I ja myślę, że w tym wszystkim jest właśnie cały szkopuł, żeby go odstawić, żeby mu nie pomagać, żeby mu nie tłumaczyć przez jakiś czas, po prostu zostawić go samemu sobie, rzucić go na głęboką wodę, żeby poczuł się taki jakiś wyizolowany. Wtedy powinno być tak, że on jakby dostaje takiego wstrząsu, że jest sam i musi sobie sam radzić, tak? Nie ma wsparcia, nikt go nie poklepuje po plecach, że to czy tamto. Jakby będzie brak zainteresowania, wtedy on zacznie nad sobą pracować. To będzie najlepsze rozwiązanie. Dziękuję za tego SMS-a i przechodzę do kolejnego SMS-a. Dobrze. Napisała do mnie Bożenka. Pyta mnie o Henryka z 2 marca 1963 roku. Co myśli o mnie? Czy coś z tego będzie? Dziękuję, pozdrawiam. Dobrze, pani Bożenko. 27 luty, 59. Bożenka i Henryk. Dobra. To znaczy tak, pani Bożenko, ja zobaczę, jak wygląda wasza relacja. Czyli tak, co pani do niego, co on do pani, tak? I co jest między wami? I jakie są perspektywy? Przypominam również cały czas o naszych wróżkach bocznych. Teraz widać tutaj specjalistkę od drzewa karmy rodowej, Dorotę Haładyn-Biel. Numer do niej przypisany prowadzi bezpośrednio do niej teraz, tam gdzie się znajduje, a zapewne znajduje się u siebie w domku i czeka właśnie też na Państwa telefony. Dobrze, Bożenka i Henryk, jak to u Was wygląda? Okej. Okay. Znaczy przede wszystkim tak, pani jest bardzo atrakcyjną kobietą, tak, pani się podoba, tutaj ewidentnie mi się to wybija. Natomiast tak, zazwyczaj jest tak, że ludzie po przejściach już troszkę inaczej patrzą, nawet na tego wymarzonego partnera, tak, że nagle przychodzi ktoś, kto po prostu jakby ścina nas z nóg. Natomiast tak... Facet się boi, jakby troszeczkę nie umie zachować równowagi. Tutaj oboje jesteście poranieni, tak? Oboje jesteście po przejściach. Nie do końca wiecie tak naprawdę, czy to ma sens, czy to warto. Na pewno zdecydowanie musicie porozmawiać o swoich uczuciach otwarcie, tak? Nie chować urazy, rany, nie żyć zdradami z przeszłości, czy jakimiś problemowymi rzeczami. Facet jest facetem, który jak się na coś ukierunkuje i zdecyduje, to na pewno w tą stronę pójdzie. Natomiast też ma jakieś takie swoje obawy. Nie chce być odrzucony, nie chce być w jakiś sposób źle potraktowany. Wiadomo, pani również. Natomiast on, jeżeli jest kobietą, ma kobietę, to proszę pamiętać, że on to odbiera w taki sposób, że taka kobieta jest jego, tak? Czyli tutaj jakby rości sobie prawa do danej kobiety. Mhm.
cierpliwość. Cierpliwość i taka szczera, dobra rozmowa. Wam się w ogóle ze sobą fajnie rozmawia. Są perspektywy. Może to być relacja taka, ja bym powiedziała, perspektywiczna. Natomiast przede wszystkim trzeba rozmawiać. Trzeba powiedzieć o swoich uczuciach. Nie czekać, nie oglądać. Nie macie na to czasu, ja myślę. Szkoda czasu. Trzeba powiedzieć, no i wtedy wiadomo, robi się kroki dalsze i będzie wszystko dobrze. Kolejny SMS, który mam od Danusi. Dobrze, i sobie już tutaj zanotuję datę. Danusia, jakie będą relacje z córką? 3 lipca 1958 rok. Pani Danusiu, a mogłaby mi Pani dosłać datę urodzenia, imię córki, bo to jest bardzo ważne. Jakie będą między Wami relacje, żebym ja mogła zobaczyć jej wibracje, tak? Jedynka. 11, 20, 25, 33, 6. Znaczy, wie Pani co? To już Pani powiem tak. Jest Pani szóstką numerologiczną. Szóstki numerologiczne są to bardzo specyficzne osoby, bardzo pomocne, bardzo humanitarne. Osoby, które mają niespożyte, jakby to powiedzieć, talenty też, tak? Naprawdę potrafią wszystko pięknie przyrządzić. Tak, u takiej osoby, jak pójdziemy, to nie będzie tylko talerzyk, to będzie serwetka, to będzie widelczyk, to będzie wszystko pięknie, kwiatuszki na stole i tak dalej. To są wysoko rozwinięci esteci, natomiast lubią kontrolę. Niesamowicie lubią kontrolę i kontrolować, no niestety, ale życie też swoich bliskich. I tutaj pewne rzeczy trzeba by ewidentnie przerobić. Szóstka zazwyczaj bardzo, znaczy z perspektywy mojej pracy w ezoteryce, tak, bo to już jest prawie no, ponad 17 lat, I prowadząc sobie takie statystyki, wiecie, ezoteryczne, czyli na przykład, jeżeli jestem biegłym numerologiem kabalistycznym, to od kiedy zaczęłam się tym zajmować, robię sobie statystyki, czyli tak, szóstki, prawda, jedynki, dwójki, trójki, i ja sobie notuję, jakie są zbieżności zachowawcze między danymi osobami, tak? Jak to wszystko wygląda, czy to idzie spójnie, czy szóstka szóstce jest nierówna. I rzeczywiście tak jest, bo wiadomo, przy dacie urodzenia, przy wibracjach liczy się wszystko, tak? Dzień, miesiąc, rok, potem klucz, potem karma i tak dalej. Ja to czytam, wiecie, rozbieram całkowicie Waszą datę na części pierwsze, łącznie z imieniem, tak? Bo pamiętajcie, każda litera to wartość liczbowa, odpowiednik również jest cyfry każdej litery. I teraz tak. W Pani przypadku szóstki, ja bym powiedziała tak z perspektywy też w ogóle życiowej, mają bardzo trudne relacje z dziećmi. Często jest tak, że są kłótnie, że są niezrozumiane. Jest jakaś dziwna zazdrość między rodzicami a dziećmi o wszystko. Chęć kontroli, chęć jakby zawładnięcia czasem, życiem dziecka albo odwrotnie, albo rodzica. Więc tutaj przede wszystkim trzeba rozmawiać. Pewne rzeczy mogą być odbierane całkiem inaczej. Rodzice szóstki zazwyczaj bardzo emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Są tacy autorytarni, tak? Więc tutaj też, jeżeli są takie zapędy, trzeba na to uważać, trzeba się pilnować, tak, żeby więcej miłości jakby wykazywać. Chociaż z drugiej strony szóstka, powiem Wam, ona jakby żyje miłością, żyje z miłości do ludzi, do rodziny, do dzieci, ale to jest jakoś inaczej odbierane. To jest odbierane jako taka, wiecie co, że kota można zagłaskać też na śmierć, nie? Na tej zasadzie. Więc w pytaniu... Pytanie, jaka będzie relacja z córką. Pani Danusiu, odpuścić. Ja nie mówię córkę, absolutnie, kochana, nie. Natomiast odpuścić dociekanie, pytanie, mówienie, że to tak, to siak, to owak, to niedobre, to dobre, to potrzebne, to niepotrzebne. Nie, odciąć się od takich rzeczy, choćby nie wiadomo, jak panią język świerzbił i swędział. Nie wolno. Wtedy jakby tutaj ona sama się przełamie, bo zdecydowanie na pewno dziewczyna też potrzebuje matki. Serdecznie pozdrawiam i tutaj no, trzymam kciuki za Waszą udaną relację. Kolejny SMS.
który mam, to jest anonim. Anonim, dobrze. Anonim. Ja powiem tylko tak. Pani pyta o córkę. Czy skończy studia, które wybrała? Dobrze. Zobaczymy, czy córka urodzona w styczniu skończy studia, które wybrała. Okej. Ja bym powiedziała, że skończy. Na pewno skończy. Tutaj jest na rezultacie jest karta zwycięstwa, jest koło fortuny i to dość szybko. Ona sobie świetnie poradzi tutaj, jeżeli chodzi o sprawy takie tutaj i w przyszłości zawodowe i nauki. Dziewczyna naprawdę jest w stanie bardzo dużo ogarnąć. Tylko, że teraz tak, ona jest troszkę taką osobą, że ona na wszystko ma czas, tak? Jej się z niczym nie spieszy, więc to też może powodować, że takie sytuacje stresowe, nerwowe w domu, tak? W domu, w rodzinie. Ale jak najbardziej tutaj nie widzę przeciwwskazań ani żadnych problemowych rzeczy, żeby tutaj nie mogła tutaj skończyć tych studiów. Dziękuję serdecznie i poproszę o tutaj właśnie zmianę kamery. Dobrze. I teraz tak. Kolejny SMS, który mam. Pytanie mam od pani Sylwii. Witam panią bardzo serdecznie, pani Sylwio. Nie wiem, Sylwię zawsze darzę taką sympatią. Może z tego powodu, że mam przekochaną przyjaciółkę, mogę tak powiedzieć, Sylwię, którą serdecznie pozdrawiam z Bielska Białej. Tak, kochana. Przeurocze osoby. Powiem wam, że imię bardzo dużo mówi o człowieku, o jego wrażliwości, o talentach. Naprawdę bardzo dużo. Dlatego ważne jest, żeby zwracać uwagę, jakie imiona dajemy swoim dzieciom, bo tutaj możemy im zrobić bardzo piękny prezent, ale też duże kuku. Sylwia. 28 czerwiec 1974 rok. Czy moje życie osobiste potoczy się w dobrym kierunku? Chodzi o zdrowie i pracę. Dobrze. To już patrzymy. I tu jest jedynka, siódemka z klucza. 34, 35, 35, 44. Silna dziewczyna, niesamowicie. 51, 55. Dycha, jedynka. Przedsiębiorcza. Dużo powietrza. Znaczy tak, przede wszystkim. Pani Sylwio. Pani się szybko nudzi, tak, pani jest powietrzem, panią się nie złapie, pani się nie da powiedzieć, co ma pani robić, a czego ma pani nie robić i w relacjach osobistych, i w relacjach zawodowych tutaj, no musi przede wszystkim pani pracować nad tym, żeby nie wybuchać, nad tym, żeby się nie obrażać, nad tym, żeby nie uciekać za 5-12, tak zwanie przysłowiowo powiem, dlatego, że coś jest niezgodne tutaj z panią. Ja wiem, że pani się wieloma rzeczami nie przejmuje, ale z drugiej strony bardzo pani to wszystko gdzieś przeżywa, więc też generalnie tutaj dobrze by było, żeby zwróciła pani uwagę na to, by się wyciszać, by zachować spokój, tak? Troszeczkę taki w swoim życiu. Przedsiębiorcza dziewczyna. Tutaj ewidentnie przeznaczeniu jest własna działalność. Praca na własny rachunek. Nowa droga, nowy projekt, nowy początek. Dużo działania. No i kobieta tutaj na swoim, tak? Przede wszystkim. Więc nie wiem, czy tutaj myślała pani o czymś takim, żeby coś robić, ale byłoby to dla pani naprawdę bardzo, bardzo dobre. No jak najbardziej. Zawalczyć o siebie, zadziałać, no. Nabrać zaplecza, doświadczenia jeszcze troszkę będzie trzeba, troszkę się czegoś douczyć, ale jak najbardziej tutaj wszystko idzie pozytywnie. Poza tym obstawiona jest pani facetami, więc myślę, że tutaj zawsze jakieś wsparcie takie fajne pani otrzyma.
Okej. Okay. Przypominam o SMS-ach do studia, tych pilnych, tak? Które, jeżeli chcecie, żebym od razu odczytała tutaj na wizji wasze pytanie i na nie od razu odpowiedziała, no to oczywiście tutaj zachęcam jak najbardziej do wysłania SMS-a o treści pilne. Wpisujesz swoje imię, datę urodzenia, no i oczywiście pytanie pod numer 92514. Natomiast dzwonisz do mnie do studia bezpośrednio pod numer 708-777-740. Ja powtórzę jeszcze raz. 708-777-740. Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w programie, do korzystania również z moich koleżanek i kolegów, doradców duchowych, którzy teraz w zaciszu swoich domów dyżurują. No akurat cały czas widzimy, że tutaj bezapelacyjnie Wróżka Sybilla czeka na Państwa telefony, dyżuruje i również je odbiera.